już mnie tak wkurwiłeś, chłopie. Jak można coś takiego wymyślić? Ze starą babą, kobietą, która jest chora. To powinna tabletki brać, kurwa. Wiesz, ja się nie boję jakichś tam dzielnicowych, bo on mi tam nic nie zarzucił ogólnie. Nie? Ale chyba jakiegoś zawiadomienia nie złożyliście na mnie. Nie złożyłem zawiadomienia. Raz mnie okradłeś, kurwa, i później policję wysłał. Pamiętasz? Jak to okradłem cię i wezwałem policję? Tak, bo chciałem swoje pieniądze z powrotem. Świr, ty jesteś świrem dla mnie. Świrus, no. Masz tylko jedno szczęście, że się kurwa do tego przyznałeś, nie? Jakby przyszedł mi dzielnicowy, ja bym o tym nie wiedział, to bym cię kurwa z tym swoim całym folklorem, z tymi ciotami, to bym cię kurwa za śmiechem zabił. Myślałem, że mnie kochasz. Dobrze, że jadę do Warszawy z powrotem, kurwa, bo już nie mogę tu siedzieć. Warszawa to gówno. To są ludzie fajni, otwarci, fajne klimaty, jest fajnie. Jak ciota zachowujesz, naprawdę. Ja bym na kolegę nie poszedł na policję, nigdy w życiu. Czy już by mnie tak wkurwiał, że już nie mógł na niego patrzeć i nie poszedł na policję. Ja pierdolę, jaka siara w ogóle. O mamo, ja nie chcę chodzić do szkoły muzycznej. Mój kolega został namówiony przez swoich znajomych, przez jedną z koleżanek, panią, którą kurwa karmiłem przez całą zimę, przynosiłem jej jedzenie, przynosiłem jej kurwa alkohol nawet, wynosiłem z domu kurwa, żeby matka nawet nie widziała. Kobiety karmiłem kurwa, przynosiłem jej jedzenie, obiadki, grzybki, tatuś jak przywoził kurwa z kartus. A ta pani po prostu sobie znalazła nowe towarzystwo i... poszła na komisariat na mnie nakablować, że ja jej zatruwam życie, że pod jej oknami krzyczę, bo bardzo jej się nie podoba jej ksywa Pyza. Jej kiedyś tłumaczyłem, że Pyza nie wynika z tego, że ona jest, czy ona jest otyła, czy nie, no bo Pyza, tak sobie to wymyśliłem, żeby było śmieszne.